Ja to czasami się zdarza, że zachęcam do siebie dziewczynki. Hej, tu Delfina i program Seks w Małym Mieście. Jesteśmy w Ełku i będziemy rozmawiać o tym, czy kobietom wypada poderwać faceta. Czy pani zdaniem kobiecie wypada poderwać mężczyznę? Tak, o ile ma wyczucie, że jest jako tako mądry. Wypada, no czemu nie? Jak ładny, elegancki, to... No. Jeżeli bardzo chce nie mężczyzna, tak. A dlaczego nie? No właśnie. No pewnie, że tak, skoro faceci mogą, to dlaczego nie my? Ja się czuję poderwany przez żonę, chociaż ona twierdzi inaczej, tak więc no pewnie wypada. W tych czasach chyba coraz częściej mamy z tym do czynienia. Kobiety są bardziej śmiałe jak mężczyźni. No myślę, że jak najbardziej wypada. W dzisiejszych czasach uważam, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna może poderwać drugą płeć, a jeżeli ma ochotę, to może i tą samą. No ja jestem bardziej taka konserwatywna i uważam, że to mężczyzna powinien jednak pierwszy krok swój poczynić w stronę, żeby poznać kobietę, poderwać. Myślę, że kobieta powinna wysyłać pewnego rodzaju znaki, takie może spojrzenie, może uśmiech, ale tak bezpośrednio poderwać to chyba nie wypada. Nie. Ja jestem już starej daty i uważam, że nie raczej. A dlaczego nie wypada? Myślę, że mężczyźni... wolą kobiety takie... Znaczy myślę, że mężczyźni sami są zdobywcami i to do nich powinno należeć pierwszy krok. Kobieta jest kobieta i no to jest faceta sprawa do podrywania. Myślę, że ważne jest, żeby dać mężczyźnie szansę być mężczyzną. My często kobiety staramy się takie być troszeczkę za bardzo dominujące, a ja myślę, że mężczyznę to trzeba troszeczkę porozpieszczać, ugotować mu. No mi się wydaje, że jednak mężczyzna... No jest taką stroną dominującą i to z jego strony to powinno raczej wyjść, a nie od kobiety. Kobieta jest raczej taka no, łagodniejsza, delikatniejsza, no to wydaje mi się, że nie uchodzi nawet. Jakie powody? No po prostu sama ambicja chyba kobieca nie pozwala na to, żeby faceta podrywać. Mm-hmm. Niech facet rwie. Okay. To jego robota. Niech pracuje na zdobycie kobiety. Myślę, że kobiety też często wybierają mężczyzn, którzy je wybrali. Wtedy jest łatwiej. A jakie kobiety mają metody, żeby poderwać faceta? Ojku, no nie wiemy, powiem szczerze, ja już teraz nie podrywam, bo faceta już mam od 14 lat, także, no ale jak robiło się kiedyś, no oczko, tak, miły uśmiech. Przeważnie się uśmiechają, robią miłe miny. No się uśmiechają, to jakieś różne gesty, nie, tam, no. Normalnie. Ciężko, panie Sławku, czy tam jak kolego tego... Gdzie idzie mi? No idę spacerek zrobić sobie, posiedzieć, pogadać, czy z kim się spotkać, czy w parku posiedzieć, daj mi na to, nie, te, to, tamto, tego. Nie wiem, kokietowanie chyba takie najpopularniejsze. Co tam jeszcze działa na facetów? No nie wiem, no. Pokręcenie tyłkiem, a co? Zawsze działało. Poprawiają włosy. Czasami się przytulają niekiedy. Jakie? No na pewno pierwsze, co zwraca uwagę, to ubiór. Samym wyglądem, no. Potrafi kobieta urokiem osobistym, tak, jak najbardziej. Mówienie jakichś pochlebstw i tak dalej, no bo to tam działa w jakiś sposób. Na ego mężczyzny. Dokładnie. Kobieta potrafi zwrócić uwagę mężczyzny na pewno na wiele sposobów. Żegnamy się z Ełkiem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Jeśli podoba Ci się nasz program, kliknij w to serduszko i subuj nasz kanał. To nas naprawdę motywuje. Jeśli masz pomysły na pytania do kolejnych odcinków, wrzucaj je w komentarze.